Wiecie, co wam powiem? Po pierwsze, kurwa tak, zdechnij pająk, jestem wkurwiony na to. A ja nie lubię, jak mi zdychają zwierzęta. To jest pierwsza rzecz, ważniejsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że bycie youtuberem, nawet tak chujowym jak ja, to jest droga przez Mekkę, ponieważ nagrywam to po raz, kurwa, czwarty. Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Zilla i stwierdziłem po prostu, że nie będę się nawet starał przyłożyć do tego filmiku, ponieważ czwarty raz go nagrywam. Chciałem, żeby to wyszło profesjonalnie, ale po prostu esencja tego kanału by wtedy umarła, a ja bym miał wtedy zbyt spokojne życie, jeżeli by wyszło to dobrze. A że ja mam cukrzycę, jakby ktoś się wiedział, i nadciśnienie, to nie mogę się wkurwiać, ale jak widzicie, mi to nie wychodzi. Także dzisiaj będzie opis gatunkowy. Taka odskocznia od tego wszystkiego, bo tak naprawdę nagrywam tylko tutoriale odpakowania i tym podobne. Jakie tutoriale? Żadnych tutoriali, żeś baranie jeszcze nie nagrał. Pożalę się. Zdechnij pająk. Jeden z moich ulubionych. Porhotel Antipodiana. Tak, wiem, że to jest śmieszna nazwa, ponieważ każdy kurwa mówi, że to jest pornotele. Jakie to śmieszne. Jeden z moich ulubionych oczywiście. Porhotel Antipodiana. Black Tunnel Web Spider. Pochodzący z Nowej Zelandii. Także tutaj go macie. O. Śliczny. Martwy. Wczoraj przekładałem pająki i się okazało właśnie, że mi się przekręcił, na co po prostu się literalnie wkurwiłem. Będę musiał kupić nowego, którego to już nie wiem, nie liczę. W każdym bądź razie, dzisiejszy temat, megafobema. Hurra! W każdym bądź razie jest to gatunek dosyć dużych pająków pochodzących z Ameryki Centralnej i Południowej. Obejmuje on 5 gatunków. I są to następująco: Velvetosoma, Robustum, Mesomelas, Peter Classy oraz nowy gatunek, który został rzekomo odkryty w 2006 roku. Nawet pomimo tego, że są z równikowych miejsc, to wymagają niższej temperatury i wyższej wilgotności. Tak jak powiedziałem, jest to gatunek opisany przez Pococka od 1901 roku. No, generalnie zdjęcia możecie sobie zobaczyć gdzieś tutaj, pewnie pojawią się teraz, w tym momencie. Większość zdjęć jest zrobionych przez mojego kolegę Kamila, tego samego, który requestował po prostu te wideo. Ale część jest też z Arachnoboards. Oczywiście pod filmikiem znajdziecie opis, do kogo określone zdjęcia należą, żeby nie było, że jestem kradziej, a skontaktować się z tymi osobami nie mogłem, bo tak naprawdę jestem gruby i mi się nie chce. Także generalnie ten rodzaj to są raczej duże pająki, z czego o czym świadczy nawet sama nazwa, megafobema. I co można o tych pająkach powiedzieć? Można na pewno powiedzieć to, że generalnie nie lubią ciepła i wolą się chować pod ziemię w razie, gdy jest gorąco. Generalnie są to raczej spokojne pająki, które wolą wyczesywać włoski, które mają relatywnie duże, i te, które jeżeli wam się wbiją w łapę albo gdziekolwiek, w oczy czy coś, to prawdopodobnie dostaniecie jakiegoś zaczerwienienia świąt i będziecie się drapać. Ja na przykład mam taką mocną reakcję alergiczną na rodzaj brachypelma i bardzo często operuję przy nich w rękawiczkach, ponieważ potem tresę łapy literalnie o wszystko. Czasami robię to nawet tak mocno, że pościeram sobie całą skórę. W każdym razie także należy uważać na senty tych pająków, senty, czyli woski parzące, jakby ktoś nie wiedział. Generalnie jad mają raczej bardzo słaby, porównywalny do jadu pszczoły, tak jak to zwykle bywa w przypadku wszystkich pająków z Nowego Świata. No i tak naprawdę jedyne, co można o nich jeszcze powiedzieć, to to, że lubią bardzo, bardzo obficie kopać, także warstwa substratu musi być naprawdę gruba, tak mniej więcej 15 cm, żeby nie było. No, a poza tym nie różnią się specjalnie od innych ptaszników. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że są to raczej duże pająki, które osiągają naprawdę pokaźne rozmiary. Tak mniej więcej 25 cm to jest w przypadku gatunków megafobema, velvetosoma. Najmniejsza z tych wszystkich w każdym razie jest Peter Classy, która osiąga 7 cm długości ciała, ale jak rozpostrzeżę odnóża, to wówczas ich rozmiar może wynosić ponad 20 cm. W każdym razie wskazane terrarium to jest jednak większe. A propos terrarium. Wymagają raczej terrarium o większych rozmiarach niż przeciętne ptaszniki. Tak jak większość ptaszników trzyma w wymiarach tak mniej więcej 30x30x30, tak megafobema zdecydowanie wymaga większego. Także to będzie 40x30x40, nie, inaczej.
40x40x30 to będzie optymalny rozmiar, chociaż oczywistym faktem jest, że im większe, tym lepsze. Oczywiście w przypadku ptaszników nie należy nigdy przesadzać, ponieważ generalnie to są zwierzęta, które niespecjalnie się chcą ruszać. Mimo wszystko warto zadbać o dużą powierzchnię życiową dla pająka. Ważną, istotną rzeczą w takim terrarium jest gruba warstwa substratu. W tym wypadku musi być to zawsze torf kokosowy wymieszany z vermiculitem i ze sphagnum. Na taką jedną porcję, nazwijmy to na całe terrarium, garść vermiculitu i sphagnum powinna w zupełności wystarczyć. Bo tak jak powiedziałem, są to pająki, które bardzo lubią kopać. Mówię to już chyba trzeci raz. Istotną rzeczą w takim terrarium jest jednak temperatura oraz wilgotność. Tak jak powiedziałem, megafobemy to są pająki, które preferują raczej chłodniejsze warunki, nawet pomimo tego, że pochodzą ze stref równikowych. W tym wypadku 17 stopni do 23-24 to jest w zupełności optymalna temperatura dla takiego pająka. Natomiast wilgotność musi być odpowiednio wysoka, także o powyżej 70% uzyskujemy to poprzez zraszenie terrarium. W ten sposób pająk ma takie warunki, jakie by sobie chciał. Z tego co słyszałem właśnie od mojego kumpla Kamila, podobno wyższe temperatury mogą je nawet zabić. Także uważajcie na to, co robicie przy tych pająkach, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Tak przy okazji taki protip, że ze względu na niskie temperatury, jakie lubią, to warto po prostu postawić terrarium możliwie jak najbliżej ziemi. Ja niestety tego pająka nie posiadam, ale prawdopodobnie w przyszłości sobie takiego sprawię, ponieważ im więcej o nich opowiadam i więcej o nich słucham, stają się dla mnie coraz bardziej fascynujące. Więcej, więcej! Warto przy tym także zaznaczyć, że terrarium powinno posiadać także kryjówkę, bo jeżeli pająk jest obciążony umysłowo, tak jak ja, to nie wykopię sobie nory. Oczywiście wiadomo, że sobie wykopię, ale nigdy nie należy żałować. Warto zrobić kryjówkę, zwłaszcza z jakiejś doniczki albo czegoś w tym stylu, żeby to nie pleśniało przede wszystkim. Z racji tego, że lubią też wysoką wilgotność, miseczka z wodą to jest absolutny obowiązek w twoim terrarium. W przypadku żywienia to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest to samo dokładnie to, co z innymi pająkami. Karmimy w miarę dużym pokarmem, oczywiście mniejszym od pająka. Świetnie się do tego nadadzą jakieś karaczany właśnie argentyńskie. Co jeszcze? Szarańcza będzie dobra, ale też karaczany tureckie, drewnojady, świerszcze. To wszystko jest oczywiście w składzie, że tak powiem, diety rodzaju megafobema. Oczywiście, jeżeli macie warunki ku temu, to warto też zainwestować w plankton łąkowy, czy tutaj ruszyć swoje tłuste dupy na pole, z dala od jakichś dróg i nazbierać smałk łazi mi właśnie po łóżku, ponieważ rozrabiał w terrarium, które widać prawdopodobnie za mną. Ja nie chciałbym, żeby po prostu mi przeszkadzał w nagrywaniu. Także nie zdziwcie się, jak tutaj sobie o chłopaczyna podejdzie. Jeśli idzie o rozmnażanie tego rodzaju, to raczej nie mam zbyt dużo tutaj do powiedzenia. Z tego co wiem, jest to raczej trudne, ponieważ ciężko bardzo skompletować parę rodną do tego, ponieważ samice później dojrzewają niż samce. Są to w ogóle pająki, które bardzo, bardzo długo rosną, jakby nie patrzył. A do tego dostępność ich na rynku jest raczej niska, także ciężko jest też często dostać parę, która będzie się po prostu nadawała do kopulacji, jakby nie patrzył. Dodatkowo cena jest bardzo wysoka, gdzie najtańsze są oczywiście najpopularniejsze w handlu Megafobema Robustum, które chodzą od 60 zł wzwyż. Natomiast Kamil, z tego co mi opowiadał, to wydał nawet ponad 200 zł na Mesomelas, na młodą. Tak jak powiedziałem, to jest wielki fan tego rodzaju. Jest to smok, to już może być do terrarium wrócił, bo już taki chłodny, że się to zrobił, widzę. Chcę to promieni posić. Innym jeszcze takim dosyć decydującym faktem jest to, że te pająki dosyć często kopulują, nawet pomimo tego samica lubi sobie wylinieć po kopulacji i przez to cały kokon po prostu szlak trafia. Jest to... Opis rozmnażania jest na podstawie Megafobema Robustum i nie są to moje doświadczenia, tylko wziąłem je z internetu. Wszystko oczywiście znajdziecie w bibliografii pod tym filmikiem. Generalnie Megafobema, jak składa już kokon, to jest w porównaniu z innymi ptasznikami jest dużo, dużo mniej młodych. W takiej kulce znajdziemy od 50 do 100 sztuk. To i tak jest całkiem nieźle. Zwłaszcza, że w domowych hodowlach też część zawsze przeżywa. Chociaż oczywiście w każdym kokonie jest pula genetyczna, która zawsze ma, że tak powiem, w sobie tą wolę walki, a niektóre po prostu padają. Tak jak w przypadku Matosia avicularii, która mi zdechła. Nawet pomimo tego, co wszystko wam powiedziałem teraz w tym momencie na temat rozmiaru tego pająka i tak dalej, są to pająki, które raczej się nadają dla początkujących. Ich imponujące rozmiary, piękna kolorystyka naprawdę zapewni niezapomniane wrażenia z obserwacji tego pająka. Naprawdę bardzo, bardzo ładne pająki, zwłaszcza Velvetosoma i Mesomelas. Bardzo mi się te pająki podobają, ale Robustum też mnie pogardził. No, także jeżeli macie okazję i chcecie zacząć przygodę od ładnego, dosyć imponująco rosnącego ptasznika, to ten będzie chyba odpowiednim gatunkiem.
Także to by było na tyle z dzisiejszego opisu gatunkowego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że zagranicznym hodowcom zwłaszcza się przydadzą te informacje, jako że słyszałem, że nie ma za dużo informacji na temat tych pająkach. To mam nadzieję, że ten poradnik Wam nieco przysłuży. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie, polecajcie. Zapraszam także na mój fanpage na Facebooku. Zapraszam oczywiście do zaznaczenia tego upierdliwego dzwoneczka, który pozwoli Wam widzieć wszystko, co wrzucam. Dajcie znać także w komentarzach, jaki chcielibyście rodzaj, tudzież gatunek mieć teraz do opisania. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć. Ja jestem Zilla, ja hoduję ptaszniki, więc Wy też możecie. Hej, podobało Wam się? To super, kliknij na ten czerwony guzik subskrybuj pod spodem i na ten dzwoneczek też, bo dzwoneczek daje Wam możliwość śledzenia wszystkich moich filmów na bieżąco. Tutaj znajdziesz film, który prawdopodobnie przypasuje Twój gust, a tutaj znajdziesz mojego Facebooka, na którego możesz teraz wejść i dać lajka, bo lajki są w modzie i Facebook też jest w modzie. Ja jestem Zilla, ja hoduję ptaszniki, więc Wy też możecie. Trzymajcie się i cześć!